Jeśli chodzi o pewną nić przewodnią tego, czym się kierowałem tutaj w doborze tych prac, to przede wszystkim chęć pokazania, mimo tego, że skupiliśmy się na twórczości wyłącznie graficznej, to chęć pokazania takiej pewnej retrospektywy tych prac. Przede wszystkim pan Jerzy Lęgiewicz był artystą, który malował cyklami. W jego twórczości, czy graficznej właśnie, czy malarskiej, jest mnóstwo pewnych konkretnych, tematycznych cyklów. I na tym chcieliśmy się skupić i na tej wystawie właśnie możemy podziwiać bardzo popularny i bardzo ciekawy cykl jego grafik pod tytułem Stary Białystok. Pojawiają się też słynne grafiki katedr. Są też prace bardziej abstrakcyjne, które jednak wszystkie mają w sobie pewien element spójny, a tym elementem jest przyroda, natura. I tutaj trzeba powiedzieć i to wyraźnie podkreślić, że Jerzy Lęgiewicz jest postacią określaną też przez środowisko artystyczne Białegostoku jako nestor malarstwa tutaj w regionie, ale moim zdaniem też i w malarstwo w całej Polsce, ponieważ jest on twórcą i właściwie takim inicjatorem plenerów białowieskich, plenerów, które skupiły artystów z całego świata. W pewnym momencie przyjeżdżali tu artyści z Czechosłowacji, przyjeżdżali podobno artyści z Japonii. Przyjeżdżały nawet grupy bardzo słynne i bardzo, że tak powiem, prężnie działające w tamtym okresie historii sztuki polskiej, między innymi konstruktywiści, towarzyszyli plenerom białowieskim. Tą naturę, o której mówiłem, widać właśnie też tutaj w tych grafikach. Naturę, którą Lęgiewicz traktował w sposób sakralny, tak? Natura zawsze w jego pracach jest punktem wyjścia. No i mam nadzieję, że nam jako pracownikom Księżnicy Podlaskiej, młodemu właściwie zespołowi, działowi naukowemu, jak i działowi promocji, udało się w pewnym sensie stworzyć właśnie taką wystawę, która będzie też upamiętnieniem i takim naszym małym hołdem dla twórczości Jerzego Lęgiewicza, a z drugiej strony taką właśnie ciekawą propozycją jego twórczości graficznej. Thank you.